Miała to być rutynowa kontrola. Suwalska drogówka zatrzymała kierowcę BMW i okazało się, że mężczyzna na swoim koncie miał orzeczone 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Mundurowi już nie pozwolili mu siąść za kierownicę, więc 40-latek poprosił o pomoc znajomego. Na miejscu sprawnie zjawił się drugi, 29-letni kierowca, gotów zabezpieczyć pojazd. Chcąc upewnić się, czy nowy szofer ma czyste konto, policjanci wrzucili jego dane na tzw. bęben. I jakież było ich zdumienie, gdy okazało się, że na jednym ogniu upiekli 2 pieczenie. Kolega chcący zaopiekować się autem do niego nawet nie wsiadł. Okazało się bowiem, że jest poszukiwany przez sąd. Na 29-letniego mężczyznę od jakiegoś czasu oczekiwano bezskutecznie w areszcie. 40-latek za naruszenie 2 zakazów prowadzenia pojazdów tym razem może zapłacić srogą karę. Nawet 5 lat pozbawienia wolności. A jego młodszy kolega bez konieczności stawania przed sądem posiedzi przez najbliższe 20 miesięcy.